parę słów pozdrowień z meczu Napoli z Juventusem i kilka słów o tym, czego tak naprawdę między innymi możemy się od piłkarzy nauczyć, ale to po czołóweczce. Za chwilę wracamy. Chciałem wam powiedzieć, że jestem tutaj z moim młodym synem na meczu jego drużyny Napoli i chcę mu towarzyszyć. I wczoraj wieczorem młody mi opowiedział kapitalną historię, którą się chciałem podzielić, bo wydaje mi się, że może nam dużo fajnego zostawić. Opowiadał mi o meczu Barcelony w Pucharze Króla, która grała z trzecioligową Ibizą. I po meczu podszedł do Antoine Griezmana, podszedł jeden z napastników Ibizy, trzecioligowego klubu, poprosił, czy mogliby się wymienić koszulkami. Na co Griezmann powiedział, ale zobacz, moja jest trochę podarta. Ten mówi, to nic, nie, mój, nie dam ci podartej koszulki, chodź, pójdziemy do szatni, tam ci dam nową. Poszli do szatni, ten mu dał nową koszulkę, tamten napastnik Ibizy się bardzo, bardzo z tego cieszył, a Griezmann w pewnym momencie mówi, ale co, nie dasz mi swojej? I ten oczy taki ze zdziwienia mówi, ale jak to, ja mam ci dać swoją koszulkę, czy ty chcesz moją koszulkę? Na co ten mówi, no pewnie, że chcę twoją koszulkę, wymieniamy się koszulkami. Zobaczcie, to jest niesamowita postawa, jak bardzo można zostać człowiekiem, będąc na samym topie. Jak bardzo można być pokornym, jak bardzo można być normalnym, zwykłym i w drugim człowieku zawsze widzieć człowieka. To naprawdę niesamowite. Z taką postawą się wygrywa, mówiąc właśnie czasami ludziom, którzy od nas zależą jakby, którzy są w nas wpatrzeni, mówiąc dziękuję, poproszę, stawiając ich wyżej jakby troszeczkę od nas. Służyć, to jest niesamowite, służyć drugiemu człowiekowi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Neapolu, gdzie za chwilę Napoli z Juve. Trzymam kciuki nie tyle za Napoli, bo to nie jest mój klub, co za młodego, żeby nie był potem smutny. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję, że mnie słuchaliście.